załóżmy, że mamy funkcję f, która dla wszystkich x-ów należących do jakiegoś przedziału i, przedziału zawierającego się w liczbach rzeczywistych, spełnia któryś z tych warunków. Wówczas, jeśli f' od x jest stale równe 0 na całym i, to ta funkcja na tym przedziale jest stała. Jeśli f' od x jest większe od 0 cały czas, wówczas jest ona rosnąca. Jeśli f' od x jest większe lub równe od 0, to jest ona niemalejąca, czyli może być kawałkami stała, może być wszędzie stała. Jeśli f' od x jest stale mniejsze od 0, wówczas funkcja jest malejąca. A jeśli jest mniejsze lub równe od 0, to jest ona nierosnąca. Czyli może być cały czas malejąca, może być cały czas stała, może być kawałkami malejąca, kawałkami stała. Tutaj jedna taka uwaga, bardzo istotna. Jeśli f' od x jest większe lub równe od 0, ale równe 0 tylko w skończonej ilości, argumentów należących do tego przedziału, wówczas ta funkcja mimo wszystko jest stale rosnąca. Podobnie dla funkcji, której pochodna jest stale mniejsza lub równa od 0. F od x równa się 3x do piątej plus 5x do trzeciej. Chcemy wyznaczyć przedziały monotoniczności tej funkcji, czyli liczymy pochodne. F' od x równa się 15x do czwartej plus 15x kwadrat. No to sprowadźmy to do postaci locznowej. Możemy 15x kwadrat wyjąć przed nas. Tu nam zostanie x kwadrat plus 1. To już jest nierozkładalne i to jest stale większe lub równe od 0. To też jest stale większe lub równe od 0. Równe 0 w zerze. To jest wszędzie większe od 0. Czyli to jest większe lub równe od 0. Równe 0 tylko w zerze, czyli tylko w jednym punkcie. Czyli ta funkcja jest stale rosnąca. F od x równa się arcus tangens x minus logarytm naturalny z x. Chcemy wyznaczyć przedziały monotoniczności tej funkcji. To po pierwsze wyznaczmy dziedzinę naturalną tej funkcji. Ta dziedzina arcus tangens x nie daje nam żadnego ograniczenia, natomiast logarytm możemy brać tylko z wartości, z liczb większych od 0. Czyli interesują nas tu x, tylko x większe od 0. Chcemy mieć przedziały monotoniczności, więc liczymy pochodną. Pochodna z arcus tangens x to jest 1 przez 1 plus x kwadrat. Minus pochodna z logarytmu to jest 1 przez x. No to do wspólnego mianownika 1 plus x kwadrat razy x. I tutaj mamy x minus 1 minus x kwadrat. Zauważmy, że mianownik jest wszędzie większy od 0. Wszędzie na naszej dziedzinie, czyli dla x większych od 0. To jest cały czas dodatek. Czyli tak naprawdę licznik nam wyznaczy przedziały monotoniczności. Mamy minus x kwadrat plus x minus 1. Chcemy wiedzieć, gdzie to jest większe, na przykład większe od 0. Większe lub równe. Czyli co? Tu możemy policzyć deltę. Delta równa się 1 minus 4 razy minus 1 razy minus 1, czyli minus 4, czyli to jest minus 3. Zatem delta jest ujemna, czyli nie ma rzeczywistych pierwiastków. Funkcja minus x kwadrat, czyli minus przy najwyższej potędze, przy x kwadrat, zatem funkcja jest, to jest funkcja kwadratowa, ona jest ramionkami w dół. Jest, nie ma miejsc zerowych, czyli musi wyglądać tak. Jest stale pod 0, czyli ona jest wszędzie mniejsza od 0. Dla każdego x dodatniego to jest mniejsze od 0. Czyli to znaczy, że funkcja jest stale malejąca. F od x równa się x plus cosinus x. Chcemy wyznaczyć przedziały monotoniczności tej funkcji. Ona jest określona na całych liczbach rzeczywistych. Liczymy pochodną f' od x. Równa się 1 minus sinus x. Sinus x jest przedział od minus 1 do 1. Czyli jak będziemy odejmować, no to będziemy odejmować przedział od minus 1 do 1. Zatem to będzie się zawierać w przedziale od 0 do 2. Czyli będzie stale większe lub równe od 0. I równe 0 tylko tam, gdzie sinus x jest równy 1, czyli w pi drugich plus 2k pi. Czyli w skończonej, czyli na dowolnym przedziale ograniczonym będzie to skończona ilość punktów. Zatem funkcja jest, tak na, pochodna jest większa lub równa od 0, ale tak naprawdę funkcja jest stale rosnąca. F od x równa się x do x.
chcemy wyznaczyć przedziały monotoniczności tej funkcji, to po pierwsze musimy założyć, że x jest większy od 0. Wówczas liczymy pochodną, to najpierw sobie jeszcze to przepiszmy jako e do potęgi x logarytmów naturalnych z x. Pochodna f' od x to jest pochodna zewnętrzna od wnętrza. Naszą funkcją zewnętrzną jest e do x, wewnętrzną jest x logarytmów naturalnych z x. Czyli to będzie e do x razy logarytm naturalny z x i razy pochodna wnętrza. Pochodna wnętrza, pochodna to jest pochodna iloczynu, pochodna x to jest 1, czyli logarytm naturalny z x plus pochodna logarytmu to jest 1 przez x razy x, czyli 1. Czyli możemy to jeszcze przepisać jako x do potęgi x logarytm naturalny z x plus 1. Ta część jest stale większa od 0. Natomiast tutaj, kiedy logarytm naturalny z x plus 1 jest większy od 0? A to kiedy logarytm naturalny z x jest większy od minus 1, czyli kiedy x jest większy niż e do minus 1, czyli 1 przez e. To znaczy, że od 0 do 1 przez e ta funkcja jest mniej, ta pochodna jest mniejsza od 0, czyli funkcja jest malejąca. Czyli dla x-ów należących do od 0 do 1 przez e mamy funkcję malejącą. Następnie dla x-ów należących od 1 przez e do nieskończoności mamy funkcję rosnącą. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.